to jest nowy Opel Astra. A w zasadzie lepiej byłoby powiedzieć, że to jest kompletnie nowy Opel Astra, bo jest czymś totalnie innym niż to, do czego mogliście być do tej pory przyzwyczajeni. Nie będzie już niestety produkowany w Polsce, a jak już przy narodowościach jesteśmy, to skupcie się przez chwilę i posłuchajcie, bo to jest ważne, aby dobrze zrozumieć, z czym mamy dzisiaj tak naprawdę do czynienia. Opel powstał w 1862 roku, oczywiście w Niemczech, działał tak sobie przez kilkadziesiąt lat, po czym został przejęty przez amerykański koncern General Motors. Taka symbioza trwała przez prawie 90 lat, po czym w 2017 roku został przejęty przez francuską grupę PSA, która powstała z połączenia Peugeota i Citroena. Dalej, w 2021 roku francuska grupa PSA połączyła się z FCA, czyli z Fiatem, który w 2014 roku połączył się z Chryslerem. Podsumowując, niemiecki Opel zarządzany przez Amerykanów trafił w ręce Francuzów, którymi rządzą Włosi. Czegoś nie rozumiecie? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Zacząłem od tych właścicielskich czy narodowościowych kwestii, ale to jest bardzo ważne w przypadku tego modelu, który, tak jak zacząłem, jest zupełnie inny niż jego poprzednicy. I zlikuję tutaj mój kolejny test, bo kalendarz tak fajnie się ułożył, że jutro oddaję Astrę i od razu odbieram Peugeota 308, który jest bratem, siostrą, kuzynem, wszystko jedno, konstrukcją dość podobną, ale jednak teoretycznie zupełnie inną. Czy może raczej przeznaczoną dla innego klienta? To się okaże w kolejnym teście, ale przejdźmy sobie do Astry. I standardowo, jak to zawsze, żebyśmy wiedzieli, jaki w ogóle mamy wybór, z czym mamy do czynienia, czyli to, co możemy wsadzić sobie pod maskę. I tutaj wybór, jak już pewnie mogliście się przyzwyczaić, jak to w grupie Stellantis. Na początek 3-cylindrowce 1.2 turbo, 110 koni, tylko z manualną skrzynią, 130 koni i tutaj już manualna lub automatyczna skrzynia biegów, diesel 1.5, również o mocy 130 koni mechanicznych i stawkę zamyka wersja plug-in hybrid o, na ten moment, najwyższej mocy 180 koni mechanicznych. Ja do testu dostałem właśnie takiego plugina. Jeszcze na koniec, żebyśmy mieli pełną wiedzę, to ten układ składa się z benzynowego silnika 1.6 turbo o mocy 150 koni mechanicznych. W tandemie z silnikiem elektrycznym osiągają moc 180 koni mechanicznych, dysponują momentem obrotowym na poziomie 350 Nm, a do 100 km na godzinę ten samochód rozpędza się w 7,6 sekundy. No i dobra, to wiemy, z czym mamy do czynienia, ale zanim przejdziemy do tego, jak się tym jeździ, to zacznijmy sobie od wnętrza samochodu, od tego, jak ja się tutaj czuję, a może to być o tyle istotne, bo ja na co dzień jeżdżę właśnie służbowym Oplem. I teoretycznie, jak macie taką sytuację, że jeździcie jakimś samochodem danej marki, wsiadacie nawet w inny model, bo w moim przypadku to jest Insignia, ale wsiadacie w auto tego samego producenta, to powinniście się czuć jak w domu. Mój samochód co prawda ma już 3 lata, czy może nawet 4, no ale pytanie, czy jak wsiadłem do nowej Astry, to czułem się tutaj jak w domu? Zdecydowanie nie. Moje odczucia są dużo bliższe do wejścia do samochodu francuskiego, czy do samochodu z grupy Stellantis. Chociaż oczywiście ta przestrzeń jest praktycznie taka sama jak w Oplu Mokka. To jest coś, czym nowe Ople się charakteryzują, ale mówię o tym po to, żebyście nie byli zaskoczeni, bo pewnie jest tutaj wielu z Was, którzy jeździli Oplami. To była swego czasu bardzo popularna marka u nas. Pewnie dalej jest, ale na pewno w dużo mniejszym stopniu. No ale pierwsza rzecz, jak pójdziecie do salonu, wsiądziecie w ten samochód, przejedziecie się, to zdecydowanie nastawcie się na to, że Astra to dziś zupełnie inny świat. Żeby być bardziej konkretnym, to mi oczywiście nie chodzi tylko o to, że zmieniły się tutaj przyciski, bo to jest zupełnie normalne, jak powstaje nowy model. Może się tutaj chwilę zatrzymajmy, bo jest tutaj parę rzeczy do pochwalenia. Ja na początku myślałem, że będę musiał obsługiwać klimatyzację w ten sposób, tak jak widzicie, dotykowo. Na szczęście nie, bo trzeba było się chwilę przypatrzeć, ale tutaj są przyciski i to dosyć duże przyciski, czy dla kierowcy, czy dla pasażera. I to i do zwiększenia, zmniejszenia temperatury, ale też do włączenia klimatyzacji, ale też do zwiększenia, zmniejszenia nawiewu. Za co mega szacun, bo czasami w nowych samochodach dzieje się tak, że na przykład możecie sobie zmniejszyć temperaturę, no ale już nawiewu ustawić nie możecie. Tu możecie zrobić wszystko, za co wielki plus.
Mnie natomiast bardziej chodzi o to, że Opel kojarzył mi się zdecydowanie z prostotą obsługi, z tym, że wszystko było tam, gdzie się tego spodziewam. Może nie było to najładniejsze, na pewno nie było to najładniejsze, ale było zdecydowanie bardziej intuicyjne czy funkcjonalne, to jest jedno. A drugie, jeśli chodzi o komfort, jaki daje ten samochód, to porównam sobie to jutro, jak odbiorę 308, ale na ten moment moje wrażenie jest takie, że tutaj jest bardziej komfortowo niż w Peugeotie. Może się mylę, tak jak mówię, chcę to porównać jutro, ale mi się zdecydowanie Opel kojarzyły z tym, że jeździły dużo lepiej, ale były mniej komfortowe. Natomiast Peugeoty odwrotnie. Jeździły trochę gorzej, ale komfort był zdecydowanie tym czymś, na co ta marka stawiała. Tu na ten moment mam wrażenie, że albo się wyrównało, albo troszkę poszło nawet na korzyść Opla. Trochę dziwne, ale takie jest moje wrażenie. To jest naprawdę zaskakująco komfortowy samochód. To może jak przy komforcie jesteśmy, to powiedzmy sobie jeszcze jedno. Peugeot ma bardzo specyficzną kierownicę i pozycję za kierownicą. To, co Wam pokazywałem, przez to, że zegary są wyżej, kierownica jest niżej, czasami ciężko, może nie czasami, niektórym osobom może być ciężko się usadzić, bo albo będą zahaczać kierownicą w nogi, albo nie będą widzieć zegarów. W Astrze tego problemu kompletnie nie ma. Pod tym względem jest zdecydowanie bardziej konserwatywnie, tym samym ten model ma dużo większe szanse do trafienia do dużo szerszego grona klientów. To na pewno. I zostańmy może jeszcze chwilę przy komforcie, jak rozpocząłem ten wątek. Kolejna rzecz, fotele. Nie udało mi się niestety pojechać gdzieś 1000 km. Niestety ten grafik jest bardzo napięty, ale na tyle, na ile jeździłem, to fotele są wygodne. Nic mnie nie boli na tych dystansach, które pokonałem. Przy czym, tak jak mówię, tutaj definitywnie wypowiem się, jak polecę sobie, jak to zwykle, nad morze. Myślę, że za jakiś czas będzie taka szansa, ale pojechałem oczywiście na autostradę, żeby sprawdzić wyciszenie. No i tutaj kolejne pochwały, bo pod tym względem nowa Astra zdecydowanie nie ma się czego wstydzić. Myślę, że to jest ten wyższy poziom, jaki osiągają na ten moment kompakty. Także duże pochwały. I jeszcze z wnętrza, zacznijmy od kanapy. Z miejscem na nogi jest całkiem ok, ja siedzę sam za sobą, mam 182 cm wzrostu. Nie muszę się tutaj jakoś dziwnie uginać, mogę sobie usiąść całkiem wygodnie. I na szczęście dość podobnie jest nad głową. Nie uderzam tutaj w dach, nie mam co prawda żadnego okna panoramicznego, ale jest mi wygodnie. Myślę, że musiałbym mieć jakieś 2 metry, żeby w ogóle zacząć się martwić. Także jest całkiem ok. Natomiast bagażnik dysponuje pojemnością 352 litrów. I tutaj dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, te 352 litry dotyczą tej wersji plug-in. Wersje czysto spalinowe mają bagażnik o 70 litrów większy, także to jest dość zauważalna różnica. Ale ona pewnie bierze się też z tego, że pod podłogą tego bagażnika nie mamy schowka, nie mamy oczywiście żadnego koła zapasowego. Tam ukryte są elementy od układu elektrycznego. Także zwróćcie na to uwagę, jeśli potrzebujecie jak największego bagażnika, bo w wersji plug-in będzie on zdecydowanie mniejszy. No ale dobra, przejdźmy sobie do tego, jak się tym jeździ, bo po to są samochody, a przynajmniej moim zdaniem. I powiedziałem przed chwilą coś takiego, że Opel kojarzyłem raczej z tym, że lepiej jeździły niż były komfortowe, ale to odnosi się do pewnego porównania między dwoma modelami. Skupiając się na samym elemencie, jak się jeździ nową Astrą, szczególnie w wersji plug-in, no bo na razie tylko taką wersją jeździłem, to zdecydowanie muszę powiedzieć, że to jest mega przyjemny samochód do jazdy. Po pierwsze jest szybki, szczególnie jak ma naładowaną baterię. 7,6 to może nie jest taka wartość, od której opadnie Wam szczęka, no ale jest to jednak czas, którego większość kompaktów może Astrze w tej wersji pozazdrościć. To jest jedno, a dwa, prowadzenie jest tutaj bardzo przyjemne. Tylko zwrócę Wam szczególną uwagę na to słowo, którego użyłem. Przyjemne, bo to jest właśnie taki samochód. To jest jedna z tych dużych zmian, które przeszła Astra, czy które przeszedł Opel. Ja o swojej Insignii zdecydowanie nie powiedziałbym, że to jest samochód przyjemny do jazdy. Bo moje skojarzenia są takie, że to jest samochód z charakterem. Ja mam taką dość specyficzną wersję, niedługo Wam pokażę, ale samochód, który ma charakter, który się świetnie prowadzi, który nastawiony jest mimo tego, że jest powiedzmy limuzyną, to nastawiony jest w pewien sposób na sport. Na to, żeby kierowcy być może jeździło się przyjemnie, ale pod takim kątem wyciągania takiego miecha z samochodu, miecha z tej jazdy samochodem, z zakrętów, z przyspieszeń, z wyprzedzania, z jeżdżenia gdzieś po łukach. O tym samochodzie tak zdecydowanie nie powiem. To jest samochód, mimo swojej mocy, w mojej opinii zdecydowanie spokojniejszy, dla spokojniejszych klientów. Da się nim szybko i fajnie pojeździć, ale nie po to on został stworzony. Więc to jest właśnie ta zmiana, która nastąpiła w Oplu po przejęciu przez te kilka innych nacji. Natomiast po co w ogóle kupuje się plug-ina? Teoretycznie po to, aby właśnie po mieście jeździć bezemisyjnie, a przynajmniej prawie bezemisyjnie. Albo chociaż spalać najmniej. No i jak to tu wyszło? Po pierwsze, producent podaje, że na samym prądzie
powinniśmy pokonać około 60 km. Mi się coś takiego nie udało, ale po pierwsze jest zima, wiecie co dzieje się z bateriami w samochodach w zimę, a po drugie nie naładowałem go 20 razy, by pojechać tylko w mieście, tylko gdzieś tam pod miastem, sprawdzić ogólnie jak sprawuje się ta bateria w różnych warunkach, więc nie wypowiem się tak definitywnie, ale myślę, że można liczyć te 40-60 km, czyli taki standard jak to dzisiaj w pluginach. Ani lepiej, ani gorzej. Do codziennej jazdy powinno wystarczyć, o tak. Ładowanie ze zwykłego gniazdka to pewnie jakieś 7 godzin, z wallboxa około 2, także znowu coś takiego, powiedzmy, standardowego. Ważniejsze, a przynajmniej równie ważne, co dzieje się po wyczerpaniu prądu, no bo wystarczy tym samochodem wyjechać kawałek za miasto i tego prądu już mieć nie będziemy. No to tak, moje spalanie na drogach podmiejskich, takich do 90 na godzinę, było całkiem ok, bo wahało się w okolicy 5 litrów, przy takiej bardzo spokojnej jeździe. Na ekspresówce było to jakieś 6,5-7, autostrada no to już bardziej 8. Ale miasto, bo musicie to wiedzieć, żebyście nie byli zdziwieni, że kupiliście plugina, miał nic nie spalać, no i on nie będzie spalał nic, jak będziecie mieli naładowaną baterię, ale po wyczerpaniu tej baterii ja w mieście spalałem 8, 9, 10 litrów, w zależności oczywiście od pogody, korków i mojej prawej stopy. Ale to jest zdecydowanie samochód czy wersja, którą da się jeździć bardzo oszczędnie, tylko warunek, trzeba cały czas korzystać z kontaktu, bo inaczej to spalanie no najmniejsze nie będzie. Dobra, teraz pewne wady, o których musicie wiedzieć, które zauważyłem. Pierwsza to coś, czego ja nadal nie umiem i nie będę umiał zrozumieć w koncernie Stellantis, czyli wystarczy spojrzeć tutaj, no w sumie zauważyłem od razu dwie wady, ale zobaczcie, nie ma przycisku Auto Hold. Kupujecie samochód za chwilę powiem za ile, który jest bardzo nowoczesny, który jest nowym modelem, który ma prąd i tak dalej, wszystkie nowoczesne rozwiązania i czegoś tak prostego nie ma. To jest samochód do miasta, mimo wszystko. Co robicie w mieście? Połowę czasu stoicie w korku, przy dobrym układzie. No i zamiast stać w tym korku i nie trzymać hamulca, no to tutaj to musicie zrobić, bo Auto Hold po prostu nie ma. Druga rzecz, Piano Black. Wiem, że część osób to lubi. Mi się to też nawet podoba, żeby nie było. Tylko spróbujcie to utrzymać w jako takim stanie. Ja pamiętam, że odbierałem kiedyś Mazdę 3, taką powiedzmy też służbową. Była oczywiście nowa, miała przejechane 5 km. Miała Piano Black, które już było całe porysowane w dniu odbioru. Podejrzewam, że tu nie było dużo lepiej, bo to jest oczywiście samochód prasowy, ale ma nieduży przebieg. Zobaczcie, jak to jest porysowane. I oczywiście mi to wisi, bo to nie jest mój samochód, ja go jutro oddam. Ale jak kupisz samochód, zapłacisz pieniądze i po 3 tygodniach wsiądziesz, zobaczysz, że to wszystko jest porysowane, to będziesz miał prawo się zdenerwować. A tutaj masz gwarancję, że się zdenerwujesz. I kolejna rzecz, którą ja bym wymienił, to system multimedialny, który dla mnie nie jest po prostu najłatwiejszy w obsłudze. Chciałem tutaj, powiedzmy, znaleźć, jak wyłączyć kontrolę trakcji. To szukałem z 10 minut, czy w 3 szukaliśmy z 10 minut. I tego typu rzeczy. Tylko pamiętajcie, że jak jeździcie tym samochodem i już coś znajdziecie, czego szukacie, to się po prostu do tego przyzwyczajicie. Ja mówię z perspektywy osoby, która się ciągle przesiada. To dla mnie ten system jest troszkę skomplikowany. Pochwalę natomiast za dwie rzeczy. Po pierwsze, bezprzewodowe Android Auto. Chyba CarPlay też. Ja już tak na 100% nie będę mówił, bo ostatnio spotykam się z czymś takim, że na przykład CarPlay jest bezprzewodowy, a Android Auto jest po kablu, albo odwrotnie. Więc ja sprawdziłem Android Auto, jest bezprzewodowe, działa super, działa bardzo szybko. Także tu na pewno duży plus. Mam nadzieję, że z CarPlayem jest podobnie. Słowo odnośnie skrzyni, a w zasadzie dwa. Po pierwsze ta dźwigienka. Tak jak już wiele razy mówiłem, spokojnie się do tego przyzwyczajicie, nie bójcie się, że tutaj nie ma drążka. To jest moment i będziecie obsługiwali, jakbyście jeździli z tym zawsze. Ważniejsze oczywiście, jak się z tym jeździ. No i tutaj powiem tak, to jest skrzynia 8-biegowa, ja ją już wiele razy chwaliłem. Zdarzało mi się czasem skrytykować za to, że ona potrafi troszkę zgłupieć przy dynamicznej jeździe. No to tutaj powiem tak, było zdecydowanie lepiej niż w przypadku poprzednich testów, bo tylko raz zdarzyło mi się przy jakichś tam dynamicznych próbach, że troszkę nie wiedziała, jaki bieg wrzucić. Wrzuciła jeden, potem zrzuciła na drugi i tak dalej. Ale to się stało raz. Także mam wrażenie, że być może z tą jednostką jest po prostu lepiej, ale ogólnie 8 biegów, skrzynia bardzo szybka, świetna rzecz. Zdecydowanie słowa pochwały należą się kamerce, bo ona oprócz tego, że ma szeroki kąt, ma takie jedno fajne rozwiązanie. Zwróćcie uwagę, jak kręcę kierownicą i skręcam w jedną czy w drugą stronę, to ta kamerka delikatnie odsuwa się w kierunku skrętu. To jest super rzecz na przykład przy wyjeżdżaniu z jakichś ciasnych miejsc, bo po prostu lepiej widzicie, czy coś nie jedzie. Także bardzo dobre rozwiązanie, godne naśladowania. Poświęćmy chwilę systemowi audio, bo ten tutaj naprawdę daje radę. Mocno się zdziwiłem. Bo założyłem, że w Oplu to nagłośnienie, jak to często bywa, może być całkiem spoko, ale chyba nie aż tak. Naprawdę całkiem fajnie to gra.
No i koniecznie muszę powiedzieć coś o ogrzewaniu przedniej szyby, bo czasami dostawałem od Was wiadomości w tym temacie. Ciężko jest to pokazać, ale spróbuję w ten sposób. Przyłożyłem żółtą i białą kartkę. Zobaczcie, jak widać druciki od ogrzewania szyby. Zdecydowanie zwracam Wam na to uwagę, bo wiem, że na przykład osoby z okularami mają czasami problem, szczególnie w nocy i gdy pada deszcz, bo to po prostu widać i to mocno. Także sprawdźcie to koniecznie na sobie. Natomiast ostatnia z rzeczy, które mi się tutaj nie podobały, nie ma ich dużo, ale to nie podoba mi się chyba najbardziej. Chociaż mocno rywalizowałoby z autoholdem. Ale zegary. A w zasadzie nie wiem, co to jest. To nie są zegary, bo tu żadnego zegara nie ma. Są jakieś literki, cyferki, obrazki i znaczki. Ja powiem tak. Pewnie się komuś to będzie podobało. Chociaż cię nie rozumiem. I da się do tego oczywiście przyzwyczaić. Ja już dzisiaj widzę, ile mam paliwa, ile jadę i tak dalej. Ale to nie są zegary. Nie wiem, co to w ogóle jest. Można tu oczywiście troszkę pokombinować, zmienić wygląd, zmienić tam jakieś dane z komputera. Ale szczerze mi to nie leży kompletnie. W ogóle mi się to nie podoba. Nie jest to moim zdaniem ani bardziej intuicyjne, ani prostsze, nie wiem, w obsłudze. Te zegary są dziwne. Ja bym je zdecydowanie zmienił. Szczególnie, że wcześniej Opel miał dużo bardziej klasyczne rozwiązania, które były zwyczajnie lepsze. Moim zdaniem oczywiście tu nie musimy się zgadzać. Jak się nie zgadzacie, to piszcie w komentarzach i napiszcie, czemu się nie zgadzacie i co byście woleli. I dlaczego. Jak już spojrzeliśmy w to miejsce, to mamy tutaj też tryby jazdy. To jest tryb sport, tryb hybrydowy i tryb elektryczny. Nie ma się za bardzo na czym tutaj skupiać, bo tak jak słyszeliście, możemy sobie przełączyć między elektrykiem i w zasadzie jazdą na benzynie. Z jednej strony bardzo fundamentalna zmiana, ale z drugiej nie jest to coś takiego, że mamy eko, gdzie jeździmy troszkę słabiej, troszkę wolniej, mamy mniej mocy, normal, sport i tak dalej. Nie ma się co na tym skupiać, bo myślę, że wszystko jest jasne. No i ostatnie dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć, bo jeszcze nie powiedziałem. Materiały. Taka typowa niemiecka robota, dobre spasowanie. Na ten moment nic tutaj nie skrzypi, nie trzeszczy. A ta druga rzecz to wygląd. To jest bardzo indywidualna kwestia. Każdemu z nas podoba się co innego. Moim zdaniem to jest zdecydowanie, bezapelacyjnie, najładniejsza Astra w historii. Ten model nie był nigdy przeze mnie kojarzony z czymś ładnym. To był taki wół roboczy. On miał jeździć, nie psuć się i być tani. Dzisiaj jeździ, nie wiem, czy się nie psuje, tani nie jest, o czym za chwilę, ale jest ładny, jest naprawdę ładny. Szczególnie w tym dwukolorowym nadwoziu, mi się przynajmniej bardzo podoba, ma piękne światła z tyłu. Z przodu już pewnie kwestia bardziej dyskusyjna. Ja oczywiście mówię tylko i wyłącznie o swoich wrażeniach. Ale nareszcie mogę powiedzieć, że Opel stworzył coś ładnego. I coś, co mi osobiście się w końcu podoba. Bo na nową Astrę, mnie przynajmniej, patrzy się naprawdę przyjemnie. Jestem tutaj bardzo ciekawy Waszej opinii, bo w naszej grupce automotowlogowej mieliśmy różne opinie. Dwie osoby były bardzo na tak, a jedna zdecydowanie na nie. Więc powiedzcie, czy napiszcie, co uważacie Wy. No ale dobra, weźmy to w całość i podsumujmy tym, na co wszyscy zawsze czekają, albo od czego rozpoczynają się rozmowy, czyli ile takie cacko kosztuje. Ceny Opla Astry na rok produkcji 2023 startują z poziomu 109 800 zł. Jest to oczywiście pierwsza z czterech wersji wyposażeniowych z manualną skrzynią. Chętni na automat muszą przygotować się na wydatek minimum 129 800 zł. Chętni na diesla wydadzą przynajmniej 137 800 zł, a prezentowana wersja plug-in to już przynajmniej 174 500 zł. Co ważne, podałem tutaj ceny wersji hatchback, natomiast kombi będzie droższe o minimum 5 000 zł. No i jak widzicie, cena plug-ina, cena wersji, którą jadę, jest chora, nie oszukujmy się. Nie dotyczy oczywiście tylko Opla czy tylko Astry, tylko wszystkich pluginów. Cena kosmiczna. No ale jak spojrzymy sobie na 1.2, 130 koni automat, czyli taką wersję, która ma szansę stać się najpopularniejszą, to jest dużo lepiej, to jest dużo bardziej konkurencyjnie. I to jest cena całkiem ciekawa na dzisiejsze czasy, bo te powiedzmy okolice 140 tysięcy jak za tej klasy samochód, tej jakości samochód, tak wyposażony samochód, to oczywiście grubą czcionką, jak na dzisiejsze czasy i jak w porównaniu do rywali, całkiem dobra cena. I biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałem, chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, którą ja przynajmniej na ten moment kojarzę z Astrą. Zobaczcie, co pomyślicie, jak pokażę Wam ten samochód? Albo ten samochód. Nawet ten samochód. Bo ja, jak patrzę na te auta, to mam taki obraz, gdzie są ulice, parkingi, pełne są tych modeli. Ja pamiętam taką sytuację, że mieszkałem kiedyś w bloku, gdzie na 10 nowych samochodów 6 i 7 to były właśnie takie Astry, zielone albo czerwone, a reszta to Lanosy. A teraz
co pomyślicie, jak pokażę Wam ten samochód. To myślę, że jest duża szansa na to, że albo widzicie go pierwszy raz, albo nie widzieliście go jeszcze na ulicy. To oczywiście wiąże się z tym, że jest to nowy model, ale nie do końca. Astra kiedyś to był samochód, który troszkę w cudzysłowie motoryzował Polskę. No to zostaje pytanie, jak to będzie w 2023 roku i w kolejnych, bo nowa Astra to naprawdę świetny samochód w całkiem dobrej cenie, ale mam pewne wrażenie, że będzie jej bardzo ciężko osiągnąć poziom sprzedaży swoich poprzedniczek. A jak to będzie, to oczywiście zobaczymy. I ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Dajcie znać, jak Wam podoba się ten samochód, co o nim myślicie, czy nim może jeździliście, a może już go macie. Jeśli tak, to dlaczego taką Astrę wybraliście? Standardowo przypomnę o subskrypcji i o kliknięciu tego słynnego dzwoneczka, bo jak tego nie zrobicie, to YouTube pewnie nie powiadomi Was, że na mój kanał wjechał kolejny materiał, także nie zapomnijcie. I to już byłoby naprawdę na tyle. Także do następnego. Trzymajcie się. Cześć!